Cześć, witajcie. Chcę tutaj powiedzieć, że pod filmem moim, skoro fotowoltaika i pompy ciepła są takie wydajne, to dlaczego zimą palicie w piecach drewnem i węglem? Koniec, kropka. I słuchajcie, ten film miał wyjaśnić wam pewną rzecz, ale widać, że ludzie tego nie pojęli, więc muszę tutaj osobiście to wyjaśnić. Zacznijmy od początku. To było minus 15 tysięcy lat temu. A nie, poczekajcie, mi się powaliło. To sorry, to był młodszy Dryas. Okej, od początku. To było na początku. Albowiem na początku był fundament. No i to jest podstawa waszego każdego domu. Fundament, dobrze wykonany fundament przetrwa uderzenie nawet rozpędzonego czołgu. W teorii, bo w praktyce nikt tego nie przetestował. Chociaż przydałoby się. Dobra, jedziemy dalej. Ja już nawet pomijam te fakty, jak powinno się budować w Polsce fundament, bo to też jest pato deweloperka. Jak powinno się budować domy w Polsce, sorry bardzo, bo to też jest pato deweloperka, jak dacie kierownikowi budowy w łapę, albo 20 litrów samogonu, albo łapówkę w postaci gotówki. To też na pewne rzeczy przymknie oko. Niestety to jest prawdą w Polsce. Wiem to na tej podstawie, bo u mnie w miejscu pracy ludzie sami o tym opowiadają, jak takich rzeczy dokonywali, że tamto, że sramto i pierdzianto i to pominę. Ale ogólnie chodzi o to, że jak się dobrze dogadasz z kierownikiem budowy, to możesz na wielu rzeczach przyciąć koszta. No. I tutaj od razu powiem, kurwa, czy was pojebało. Przycinacie koszta na jakości okablowania elektrycznego w waszych domach. Dwa, przycinacie koszta na bezpieczeństwie, czyli na uziemieniu, które chroni wasz sprzęt i waszą sieć energetyczną w domu, wasze życie i cały dom przed zwarciami i innymi rzeczami związane z elektryką. 3. Przycinacie na bezpieczeństwie, czyli nie macie w domu gaśnic, czujników, tlenku węgla, gazu i tak dalej. No bo po co to, panie, po co to? Przecież to piszczy, wyje i nic to nie daje. A doprawdy? Mogę powiedzieć szczerze na własnym przykładzie, że ostatnio właśnie miałem doskonały przykład tego, że czujnik mi w garażu zaczął wyć jak oszalały, więc wiedziałem, że trzeba się stamtąd ewakuować. I co się okazało? Okazało się, że powerbank mi się spalił. A ja tego nawet nie zauważyłem, bo stał za mną. Zaczął się kopcić, dymić się. I dlatego czujnik tlenku węgla i gazu zareagował, że coś jest nie tak. Halo, kur, podnoszę alarm, uciekaj stamtąd. No. Więc dlatego powiem tak, że nie powinniście na takich systemach oszczędzać. Ja pokazywałem, ja mam gaśnice. Chociaż są małe, to wystarczą. Na pierwsze 5 minut walki z czym, czy z ogniem, czy z jakimś pożarem, to pomoże. Potem wkraczają wyspecjalizowani ludzie, zwani strażakami. To do nich należy dalsza akcja. Ale przez te 5 minut możecie opóźnić rozprzestrzenianie się ognia. Ale niestety, że w Polsce większość ludzi podczas budowy własnego domu przycina na ten koszta. Dlaczego? Bo drogo. Tylko, że to drogo może ci uratować wasze życie i twojej rodzinie. No ale niestety, że w Polsce większość Januszy inżynierstwa, bo takich nazwę, stawia swoje domy z gówna, bo to inaczej się nie da powiedzieć. To potem wychodzą takie klocki. Na Facebooku zwłaszcza są nawet fora, grupy całe budowlane, gdzie tam jedni drugich wyzywają, że ten zbudował z Itonga, a ten z cegły, a ten frajer, bo z Itonga. Ludzie powinni się wspierać i doradzać sobie, a nie się wyzywać, bo ten lepszy, bo ten gorszy. W jakim świecie my żyjemy? Powiem szczerze, naprawdę, w jakim świecie my żyjemy? Dla mnie to jest chore. Dla mnie to jest kurwa chore. Po prostu. Ja może mieszkam w domu, który był pobudowany w latach 70., a dokładnie w 69 roku. Jeszcze instalacja elektryczna do 2010 roku to ta była jeszcze z lat 60. z głębokiego PRL-u.
I to dopiero był majstersztyk. Zresztą macie filmy też z tej budowlanki powstawiane. Pokazywałem zdjęcia. No. Więc wszystko właśnie z bratem elektrykiem licencjonowanym powymienialiśmy. Tylko jeszcze ostatnią rzeczą została tablica przyłączeniowa. I okablowanie, które biegnie od tej tablicy do licznika. Bo od licznika to już biegnie takie w miarę odpowiednie. Ale niestety jest wąskie gardło, którego nie przeskoczę, bo to nie jest moje, kurwa. I zaraz się tu wypawia jakieś licencjonowanie elektryk, który współpracuje z PGE i jest na ich garnuszku, bo mam usługi od PGE. Że to do ciebie należy ten obowiązek. Gówno jest zapis prawny, kretynie, który mówi o to, że właścicielem przyłącza do twojego budynku jest dystrybutor energii, a w tym wypadku PGE. Więc oni mają, kurwa, nakaz wymienienia tego na nowe, a nie, że ja mam sobie ściągać elektryka. Jest to ich, więc oni powinni. Pozdrawiam serdecznie. No i kontynuując. Ocieplacie fundamenty waszych domów podczas budowy styropianem 20 cm, bo od początku fundamentu, jak jest w ziemi, powinno być ocieplenie 20 cm styropianem, bo to jest właśnie tarcza ochronna, która blokuje ucieczkę ciepła z waszego domu. A pamiętajcie, że fundamenty to też powinno, umieją przewodzić i zaciągać nawet wilgoć przez beton. Więc dlatego dobra termoizolacja fundamentów jest bardzo ważna. Ale niestety ludzie na tym przecinają. I od fundamentów idziemy już na budynek. Budynek też powinien być opierdzielony minimum styropianem. Raczej minimum. Minimalnym styropianem to jest 8, ale takim średnim to już według mnie 20. Jak już się bawić w coś takiego. Po to, żeby po prostu ciepło zimą z waszego domu nie uciekało. I dokładne doszczelnianie, czyli walenie pianką uszczelniającą wokół okien i drzwi. Po to, żeby dokładnie uszczelnić wszystko. I pomiędzy połączeniem styropianu przy samym dachu. Też, żeby wszystko dobrze doszczelnić. Jeżeli dana firma albo wy sami zrobicie to dobrze, to nie macie się czym martwić. U mnie jest to wykonane dobrze. Jeszcze teraz na poddaszu wełnę położę 20, żeby jeszcze lepiej odizolować. Więc będzie wszystko bajlando. A że niestety tył budynku jest jeszcze nieskończony ociepleniem styropianem 8, dlatego że spłonęła fabryka jedna, spłonęła fabryka chyba druga w Polsce styropianu, więc na razie braki były. Ale teraz w tym roku Anno Domini 2025, może kupię kilka paczek i dokończy się to wreszcie, bo jak to wygląda. Więc powinno być dobrze. Więc dlatego mówię, że podczas budowy domu próbujecie przecinać koszty na czym się tylko da, aby zaoszczędzić, ale zamiast przecinać kosztów powinniście wywalać kasę, bo kasa nic wam nie da, kasy do grobu nie zabierzecie. A dom ma się na lata. Jak wolicie w gównie mieszkać, to proszę bardzo. Ale jak wolicie mieszkać w domu, który jest porządnie zbudowany, który naprawdę jest dobrze zbudowany, to tylko osoby, które po prostu będą wiedziały, o czym mówię, docenią ten film. Przykre, ale prawdziwe. Po prostu. Szkoda, że ja muszę ingerować, wypowiadać się na ten temat. Choć ja mam więcej wspólnego z inżynierią komputerową i z informatyką nie z budowlanką. Na budowlance znam się tyle o ile, a na pozostałych rzeczach znam się bardzo dobrze. I dlatego po prostu mogę mówić o tym, o czym wiem, a nie wypowiadam się na rzeczy, o których nie wiem. Nie znam się na rekuperatorach, na fotowoltaice i pompach ciepła się znam, ale nie chcę, dlatego, bo to jest niedoskonały system. Największym urządzeniem, które jest wadliwe w pompie ciepła, jest inwerter.
To jest to małe urządzenie, które tak terkocze i napędza Wam czynnik odbierający ciepło. Czyli glikol, ten gaz, jaki byście tam nie mieli w pompie ciepła. Tam, jakby to powiedzieć, inwerter, sprężarka, która ma za zadanie sprężać ten czynnik, potem go rozprężać. To jest najbardziej wadliwe i prądożerne zarazem urządzenie. Fotowoltaika. Fajna, bo jak zbudujecie sobie ją sami, jak ja pokazywałem, to wyjdziecie na tym fajnie. Co do baterii i magazynu energii, no sorry bardzo, ale 20 kWh to ja uważam, że na każdy dom to jest takie podstawowe minimum, a nie jakieś 5 kWh, które proponuje Ministerstwo Środowiska i Klimatu. Panie minister, panie ministrze, weźcie się pierdolnicie trzonkiem od siekiery w łeb, bo wy chyba nie wiecie, o czym wy mówicie. Przecież 5 kWh wystarczy, żeby, nie wiem, jakby to powiedzieć, kurde. Może niech mnie ktoś poprawi, czy ja źle mówię, czy dobrze mówię, ale to chyba da się tylko serwer podtrzymać dobę przy działaniu. Przecież to jest śmieszna ilość energii. A jak niektórzy mają, jak na przykład ja chcę sobie zbudować całą serwerownię opartą na przykład Raspberry Pi, czy stacjach roboczych. Na przykład bym chciał sobie zbudować cały klaster obliczeniowy złożony z 5 komputerów, które będą miały tą samą konfigurację. Bo dlaczego nie? Bo mnie stać. Na takim klastrze obliczeniowym by się robiło po prostu proste działania matematyczne po to, żeby ich nie wykonywać na kartce papieru. Wklepujesz formułę, po chwili komputer wypluwa ci gotowe. A zaraz ktoś powie, co ty kurde pierdzieli człowieku, bierzesz kalkulator, liczysz, już masz. Ale można to zrobić inaczej. Na klastrze obliczeniowym można wiele rzeczy robić. Można na przykład sobie PIT obliczyć bardzo szybko. Czyli zeznanie podatkowe. Wiele rzeczy można robić. Jak wyście sobie poczytali, co można robić na klastrach obliczeniowych, to naprawdę byście się zdziwili. Między innymi kopać kryptowaluty. Albo na przykład prowadzić działalność YouTube'ową. Więc powiem Wam szczerze, bardzo dużo jest tego. Dobra, wracając dalej do tematu dach. I tu już, ja już nawet nie wnikam w konstrukcję Waszego dachu, kto Wam ją robił i tak dalej. Ale ja uważam, że powiem tylko tyle. Dobrej jakości pokrycie dachowe, blacha trapezowa, blacha falista, czy blacha jakiej, blacho dachówki. Jeżeli dobrze firma Wam zrobiła, a poza tym pilnujcie każdą firmę, żeby nie robili Wam gwoździami, tylko wkrętami. Dlatego, że gwóźdź ciężko będzie Wam wyciągnąć, a wkręt zawsze wkrętarką wykręcicie. Drugie. Bardzo starannie róbcie termoizolację poddaszy. I tyle ode mnie. Jeżeli wszystkie te punkty dobrze zrobiliście, to możecie spać spokojnie. Jeżeli zrobiliście to po cięciach kosztów, no to nawet ja Wam tu nie pomogę. Pozdrawiam serdecznie.